Pokój dobry. Witamy Was w pierwszym odcinku Kawy z Mlekiem. Dzisiaj gościmy brata Maksymina, który opowie nam małe co nieco na temat misteriów męki pańskiej. Prosimy. Witajcie, pokój dobro. Pragnę podzielić się z Wami krótką refleksją na temat wydarzeń, które nieustannie się do nas zbliżają. Wszyscy się na nie przygotowujemy, mniej lub bardziej świadomie. Mam na myśli tutaj czas Wielkiego Tygodnia. Jest to wyjątkowy czas, w którym Kalwaria Zebrzydowska, nazwana polską Jerozolimą, szczególnie upodabnia się do Ziemi Świętej. A to wszystko za sprawą misterium męki Pana Jezusa. I na tym chciałbym się skupić, i na tym chciałbym się tutaj zatrzymać. Pragnę choć po części Wam opisać, czym są tak zwane misteria kalwaryjskie, jak się na nie przygotowujemy i jak je przeżywamy. Misterium kalwaryjskie jest to nabożeństwo ku czci męki pańskiej, podczas którego bracia klerycy bernardyńskiego seminarium wraz z przewodnikami kalwaryjskimi oraz przy pomocy kilku osób świeckich po wcześniejszej charakteryzacji wcielają się w postacie biblijne i odgrywają sceny ewangeliczne opisujące mękę Jezusa Chrystusa. Misterium kalwaryjskie ma bogatą historię i tradycję. Jest wystawiane od ponad 300 lat. Co roku rozpoczyna się w Niedzielę Palmową sceną uroczystego wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jeruzalem, a następnie mamy scenę przepędzenia przekupniów i handlarzy z placu świątyni. W Wielką Środę jesteśmy świadkami zdrady Judasza oraz ucztu u Szymona. Kolejnym dniem jest Wielki Czwartek, gdzie odbywa się mandatum, umycie nóg apostołom, scena Wieczerniku, a następnie udajemy się procesją do Ogrójca, gdzie obserwujemy modlitwę Jezusa oraz pojmanie. Cały dzień kończymy u Kajfasza, gdzie odbywa się sąd nad Jezusem. Wielki Piątek jest wyjątkowym dniem. Gromadzi największą ilość pielgrzymów. Nabożeństwo zaczynamy o 6 rano przy kaplicy Kajfasza, gdzie Jezus jest skazany po raz kolejny przez Sanhedryn na śmierć. Następnie procesja rusza do Piłata i pokonując kolejne stacje Drogi Krzyżowej, całe nabożeństwo kończy się liturgią Wielkiego Piątku, adoracją krzyża. Moim zadaniem jest czuwać nad przygotowaniami oraz przebiegiem misterium. Przygotowania rozpoczynam już na początku Wielkiego Postu. Wtedy to staram się dobrać braci do odpowiednich ról, sugerując się przy tym odpowiednimi predyspozycjami danego brata. Na przykład od Barabasza wymagam, że będzie to osoba o groźnej, wielkiej posturze. Od Piłata oczekuję opanowania, spokoju, dostojeństwa. Następnie przychodzi czas na próby. Długogodzinne i męczące. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, gdzie ćwiczymy i pracujemy nad tekstem, ruchem scenicznym, mimiką twarzy, poprawnym posługiwaniem się mikrofonem, a w tym wszystkim dla nas nieocenioną pomocą jest aktorka, pani Agnieszka Mandat. Serdecznie ją pozdrawiamy. Jest to urocza, cudowna osoba, która nas wspiera i pomaga nam we wszystkich naszych ćwiczeniach, pracach, aby jak najwierniej oddać te misterium. Zaraz przed Wielkim Tygodniem zostaje czas na dogranie szczegółów. Wtedy to rozmieszczamy rekwizyty w odpowiednich kaplicach, sprawdzamy formę naszego osiołka Benia, dbamy o charakteryzację, o scenografię. Podczas samych misteriów wszystko toczy się swoim rytmem. Już niewiele mogę zdziałać. Jedyne, co do mnie należy, to podpowiedzenie tekstu lub
danie sygnału, aby zacząć lub zakończyć scenę. Moim zadaniem również jest czuwać, gdyby nagle wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Muszę przyznać, że towarzyszy mi przy tym wielki stres i niepokój. Mam nadzieję, że takich nieoczekiwanych sytuacji będzie jak najmniej. Przyglądając się z boku, można odnieść wrażenie, że nasze przygotowania są bardzo podobne do pracy aktora, który przygotowuje się do teatralnego występu. Nic bardziej mylnego. I choć rzeczywiście korzystamy z warsztatu aktorskiego, starannie dbamy o charakteryzację, o scenografię, to wszystko jednak przyświeca nam jeden cel. Tym celem jest świadomość, że pielgrzymi przybyli tutaj, aby się modlić i kontemplować mękę Jezusa Chrystusa. Dlatego tak bardzo nam zależy na wiarygodnym przekazie, aby ich modlitwa stała się autentycznym miejscem spotkania z prawdziwym Bogiem. I sam osobiście, kiedy idę procesją Wielkiego Piątku, przysłuchuję się, przyglądam odpowiednim scenom, mimo że teksty praktycznie znam na pamięć, wiele mógłbym cytować, to za każdym razem, mimo że one są takie same, to zmieniają mnie i moje spojrzenie na mękę Jezusa Chrystusa. Dlatego pragnę was wszystkich serdecznie zaprosić. Zaprosić nie na przedstawienie i nie na teatr, ale na przeżywanie i uczestniczenie w męce Jezusa Chrystusa. Pielgrzymi potrafią do tego stopnia autentycznie utożsamiać się z wydarzeniami, że chyba klasycznym przykładem tutaj będzie, jeśli przytoczę sytuację, kiedy Judasz potrzebował specjalnej eskorty, aby bezpiecznie wrócić do klasztoru, ponieważ ludzie sami chcieli wymierzyć sprawiedliwość. Czy też rok temu mieliśmy sytuację, że brat, który przyoblekł się w postać Kajfasza, został rzucony kamieniem. Te wszystkie sytuacje, choć może trochę śmieszne, obrazują nam i pokazują, czym tak naprawdę jest misterium. Jak bardzo głęboko można je przeżyć. Do takiego przeżywania, uczestniczenia i spotkania z samym Bogiem serdecznie pragnę was zaprosić.